Siema, ja już po pracy po 12, o 4 rano, ten tydzień, zmiana planów, urlop jest od 26, ale lecę do Polski tylko na jeden dzień, tutaj na granicę, nie jadę do siebie. Jest za zimno, na razie jadę na granicę, porobię trochę zakupu. Kupię trochę zanęt i przynęt Meusa, dumbbellsy, jakieś kulki, coś. I zaraz 27 wieczorem wracam ze Słubic. I cały tydzień urlopu u nas tutaj na jeziorach. Namiot, maszynka, parasol, krzesło. Wszystko co potrzebne. I będę jeździł. W sobotę idę do pracy. Sobotę 11 stopni, niedzielę 14, ale zapowiadają deszcz. Także zobaczymy. Następny tydzień na popołudnie. I jeszcze 3 dni i urlop od 26. Także co? Plany się pokrzyżowały, nie jadę do siebie. Nie robię 1100 km w jedną stronę, tylko zrobię w jedną stronę ze 300. Polecę tutaj na Słubice, na granicę Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, zobaczymy. Polatam po sklepach, porobię trochę zakupów, wędkarskich oczywiście też. Wszystko jest przygotowane, brakuje mi tylko dumbbellsów. Także teraz do domu, do sklepu jakieś piwko. I posiedzimy przy telewizorku. Mazury. Drugi weekend 1 maja, czyli start 30 kwietnia, powrót 3 maja. Koniec maja, później Włochy, październik Słowacja, ale mówię, na Podlasie, na Mazury. Lecę dopiero 30 kwietnia. Teraz na urlop tylko tutaj na Słubice i w pobliżu granicy. I będę jeździł tutaj, będę łowił. Zobaczymy tutaj komercję koło Hanoweru na Pstrąga. Tutaj ten burgor, komercja. Te inne, gdzie jest. Wszystko podane na mojej stronie, nie? Także polecimy za dużym strągiem, polecimy za karpiem. Mam nadzieję, że koniec marca już będzie koniec lutego. Początek marca będzie w miarę ciepły. To teraz cały tydzień. Od końca lutego. Cały tydzień urlopu, cały tydzień ryby. Także jedziemy.